ci opowiem. Co się dzieje? Co się dzieje? Gdzie jestem? Głowa mi pęka. Pić. Cokolwiek, aby pić. Ale się napiłeś opoju. Ale żeby na stole spać? Twarz. Źle ci się do twarzy przykleję. A ty niby gdzie spałeś? I spójrz do lusterka na swoją gębę. Na randkę się wybierasz? No na fotelu chyba wygodniej. No, ale śmieszne. Tylko na tyle cię stać? Ale chleb. Co tu się działo? Gdzie jest telewizor? Laptopa też nie ma. Stara mnie zabije. To był jej laptop. Stach, nie popadaj w panikę. Jeszcze 3 tygodnie, zanim wrócę. Jeszcze nie jedną imprezkę zorganizujemy. Tylko pamiętaj, mam prośbę. Nie kupuj śledzi. Bo w sałatce lepiej się śpi. No, cześć kochanie. Ty już po zabiegach? A, to dzisiaj niedziela. Jak ten czas szybko leci. Wadlicy nie ma już, tęsknię. Co w sobotę robiłem? Sprzątałem. Tak, sprzątałem. Czy cały dzień? No, tak, do późna w nocy. No, to widzisz tak, przyszedł do mnie Zdzicho, żeby mi pomóc przy sprzątaniu. Posprzątaliśmy nasz dom. No i później poszliśmy posprzątać do Zdzicha. Ale w pewnym momencie czegoś nam zabrakło. I już wiem, worków nam do odkurzacza zabrakło. No to poszliśmy do sklepu, żeby kupić worki. No i później przyszliśmy do nas do domu, żeby odkurzać. Co? Zdzicho nie odbiera telefonów od Aśki? Wiesz, no pewnie przy odkurzaniu mu telefon wpadł za szafę. No, muszę kończyć, bo słabo cię słychać. Tracę zasięg. Zdzichu, a gdzie jest mój telefon? Portfela też nie mam. Myślałem, że jesteś moim kolegą. A ty mi takie rzeczy robisz? Żeby kraść? Całe życie wszystkiego mi zazdrościsz. Ale to... Przestań pieprzyć takie głupoty. Niczego ci nie ukradłem. Przecież widzisz, że mój laptop i telewizor też zniknęły. Aha. I niczego ci nie zazdroszczę, a już na pewno nie żony Zozy. Ty, chociaż zaraz, coś mi zaczyna świtać, ale tak jak przez mgłę. Wydaje mi się, że były to jakieś panienki. Ty, ale skąd one się tu wzięły? Może one nas ukradły? To na pewno ty je tu zaprosiłeś. Daj mi spokój. Ja zupełnie nic nie pamiętam. Poza tym głowa mi pęka. Ja tylko pamiętam, że przy trzeciej flaszce
Odpaliliśmy laptopa, żeby zamówić węgiel. Te 1,5 tony po 2000, co nam się należy. Ale ty się ubierałeś, żebym ja był tylko z Bogdanki. No to szukaliśmy innego. Ale jaki był tego finał? Nie pamiętam. Teraz stawaj. Chyba ktoś pukał. I siedzi. A co tu wyprawia się? Całą noc jakieś dzikie wrzaski. Krzyki. Jakieś samochody podjeżdżają. No, spać nie można. Co tu się dzieje? Te, trzeba było sobie gorzej do spania znaleźć. Tylko która będzie chciała? Zdzichu, a co się tak wymalował? Może na rozdanie nagród? Oglądaliście ranne wiadomości? Jakie wiadomości? Telewizor nam się popsuł. Mówili, kurde, o rozstrzygnięciu konkursu. Ty wiecie, no. No, jakiś tam plebiscyt był, chyba giganci biznesu, czy jakoś tak, no i kurde, no słuchajcie, sensacja, no. No pierwsze miejsce zajęliście. Ty, to by się chyba całkiem w górce poprzewracało. Kurde. Powiedzieli, że zamówiliście z jakiegoś zamorskiego, no i ten, kraju, statek z węglem. Przywieźli węgiel je wywiozę. Wojna będzie, przed wojną ty był. Przez Mierzeję Wiślano przekop zrobili. Tylko mnie ciekawi, jak on się wam tu pierwszy zmieści. Mówili też, że nagrodę za pierwsze miejsce to chce sam osobiście jakiś maharadża czy przywódca tego zamorskiego kraju wręczyć. No, nie wiem, no, wiecie, jest wizytą państwową w Polsce, a ja sobie tak myślę, że no, o tym nie zapomnijcie, no nie? Jak ten węgiel już przypłynie, to... Zabieraj mi się stąd i to już. O, już. Już sobie to zapamiętam. Lepard. Koledzy. Dom ograbiony i 500 plus nie wystarczy na te wszystkie straty. A teraz jeszcze ten węgiel. Zdachu, nie łam się, dam radę. Zobaczysz, jeszcze na tym zarobimy. Dawaj twój telefon. Halo? Dzień dobry. Czy telefonat rozwoju gminy Sułów? A miło mi. Ja dzwonię w sprawie węgla. Nie, ja nie chcę kupić węgla. Ja chcę sprzedać. I to za przystępną cenę. Ile? No cały statek. No może to nie jest cały statek, tylko mały stateczek. Też nie chcecie? Wiosna idzie. No tak, dla kogo wiosna, dla tego wiosna. Może innym razem. Do widzenia. Musimy coś z tym zrobić, bo nas żony na zbity pyk wyrzucą. Więcej niż pewnie. Jeszcze alimenty trzeba będzie płacić. A z czego? Wysokość chce zaszczycić wasze nędzne progi. To niech zaszczyci progi, nie spada. Co? E.
ten wielki maharadża z wielkiego zamorskiego kraju. Proszę się zachowywać kulturalnie, bo jego straż przybożna zrobi z wami szybko porządek. A ja jestem tłumaczem jego wysokości. A, to co innego. Zapraszamy, zapraszamy. Jego wysokość, wielki maharadża wielkiego zamorskiego kraju, chcę osobiście pogratulować wam zwycięstwa w najważniejszym konkursie, który się nazywa Giganci Biznesu, i wręczyć wam drobny upominek w postaci dwóch oto najbardziej urodziwych białogłów z jego osobistego haremu. I radzę nie sprzeciwiać się woli mego pana, bo on bardzo tego nie lubi. Ale ten węgiel to pomyłka, my nie chcemy żadnego węgla. Dobrze, to już go weźmiemy. Ale w naszym kraju to mężczyźni się tak nie malują. Złodziejki, oddajcie nam nasze rzeczy! To nie my! Niemożliwe. Złodziejki. To są one! Złodziejki. Stachu, to są one, na 100%. Złodziejki. Niestety, tym razem nie poszło najlepiej. Plany były dobre, a pozostał wstyd, dług i ból głowy. Chcieli się tylko troszeczkę na początek zabawić, aby nabrać sił do dalszego działania, a skończyło się fatalnie. Lecz nasi przyjaciele nie poddają się tak łatwo. Będą walczyć, aby nie stracić domu, rodziny i co najważniejsze, miłości swoich żon. I teraz, panie, takie pytanie do was. Czy byście im wybaczyły, czy niekoniecznie? Był to występek, bo tak, ale ja wiem, no może intencje były dobre. W każdym razie, wesprzyjmy ich piosenką. Panowie korzyści, zapraszam. Thank you.
Nasi przyjaciele próbują opanować sytuację. Posprzątali już, ogarnęli w domu wszystko. Siedzą sobie przy kawie tym razem i piją kawę. Właśnie. Kurtyna. Stachu, może byśmy jakiś mecz obejrzeli? Nie ma mowy. Dopiję tylko kawę i jadę po dzieci do teściu. No. O kurde, jaki tu łatwy porządek. Gdzie się podziały te dziewczynki? Twoja sprawa. Lepiej pilnuj swoich wideł, żeby ci nie ukradli. Moje miły się dobrze mają, tylko tak sobie kurde myślę, co się z wami stanie, jak wasze żony się o tym dowiedzą, co wy tu wyprawiacie. Co to pierdolę? Stachu, to szuja gotowa wszystko wypaplać. Może powiedz, mama. Siadaj. No dobrze, ale gęba na kurtkę. W zeszłym roku dziewczyny zgłosiły się do castingu na modelkę. W jakiejś agencji reklamowej. Fałszywej oczywiście. Po wyjeździe za granicę oszuści zabrali im paszporty. Sprzedali do haremu maharadży. Lecz ich typu urody maharadży nie odpowiadał. Skorzystał więc z okazji, by je komuś sprezentować. Dziewczyny, nic nie wiedząc o jego zamiarach, za wszelką cenę starały się odzyskać wolność. Więc nas ukradł. Ale potem wszystko nam oddał. Widzisz, nielicha historia. Ale to prawda. No witam cię, kochanie. Dlaczego jesteś taka wzburzona? Ty płaczesz? Wracasz? No przecież turniej się jeszcze nie skończył. Jaki film? Że spod stołu Stacha? Że jakaś skraja przemierańców? Jakieś labiryndy? Uspokój się, proszę. Nie wiem, co tam widziałaś, ale wczoraj, jak byłem u Stacha, to była spóźniona wizyta kolędników. Był jakiś król, turon, dwa diabły. Tak. No, to pewnie robota tego szumi sąsiada. To podła kanania. Ja już się z nim rozprawię. No, ja ciebie też pozdrawiam. No, pa. Tym razem historia znalazła swój szczęśliwy finał. Choć nieszczęście wisiało w powietrzu. Żony po zakończonym turnusie wróciły zdrowe i radosne do domu. Zastając ład i porządek, mężowie bogaci o nowe doświadczenia przywitali je kwiatami. Chyba to były czerwone róże. Chciałbym jeszcze powrócić do epizodu z dziewczynami z agencji reklamowej. Niestety, zamorski klimat zupełnie im nie posłużył. Przytyły straciły swój dawny wdzięk, a zyskały zarost. Dlatego apeluję, jeżeli, drogie panie, na wakacje, to tylko nad polskie morze lub polskie góry. A najlepiej wolny czas spędzić nad zalewem w Kurykowie, właśnie tam powstaje plaża, albo w górzystej sąsiadce, gościnnej zresztą. Jeszcze została sprawa do wyjaśnienia z Węgrem. Okazało się, że statek opanowali piraci z Karaibów. Najbardziej zajadłym atakujący był niejaki John Depp. Chodzą słuchy, że jest spłukany po sprawie rozwodowej, która tak niedawno się odbyła. No i cóż, w tym momencie moja narracja kończy się. Zdzichu, kontynuuj. Lecz to, drogie panie, to są same żarty. Bo nasz charakter jest słaby i brzuch nie na żarty. Więc w tym pięknym dniu życzymy wam spełnienia snów. Byście dalej nam jak gwiazdy śniły.
by każdy facet był dla was jak rycerz, dobry i uczciwy. Oby wasze serca dalej biły ciepłem tego świata. Bądźcie nam drogowskazem na kolejne lata. Niech ta skromna róża i lampeczka wina o nas, waszych chłopach, zawsze wam przypomina. Morał z tego taki. Czyli jak wnioskujemy z tego, z tej sztuki, z prawdziwej, że miłe panie, nie wyjeżdżajcie do sanatorium daleko, nad morze, w góry, tylko ewentualnie Kuliku, sąsiadka, Szczebrzeszyn, Zamość, bo potrafimy narozrabiać. Przez na krótki moment potrafimy narozrabiać. Potrafimy węgiel kupić, niekoniecznie sprzedać. Tak wychodzi. Życzę wszystkim paniom zdrowia, szczęścia, pomyślności, zadowolenia z prac, które wykonujecie, zadowolenia z mężczyzn, czyli z nas, dla wszystkich Polek, dla mieszkanek naszej gminy, wszystkiego najlepszego, żeby każda z pań poczuła się dowartościowana. Myślę, że wszystko czynimy w tym kierunku, żeby tak było. Odbieracie chyba tak to chyba odbieracie. Myślę. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję.